Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Ja dzisiaj niestety sama, ale takie dni też bywają. Siejemy z tatą pszeniczkę. Jadę właśnie z materiałem siewnym na działeczkę. Także dzisiaj będzie taki luźny odcinek. W sumie jeszcze takich nigdy nie nagrywałam, ale trzeba się przełamać w końcu, także jedziemy na pole. Nie trzeba być filozofem, żeby zobaczyć, jak jest u nas mokro. Ostatnio sporo jednak popadało, w wyniku czego powinniśmy kopać już marchew, ale warunki nie pozwalają zbytnio. Jest na taśmie niczym bardzo dużo ziemi, więc na razie się wstrzymaliśmy z kopaniem i siejemy zboże. Tutaj już mamy tatę. Tata sieje fendem. Także jesteśmy już prawie na miejscu. Zaraz będziemy zasypywać siewnik. Za mną przyczepa, a na niej materiał siewny. Jest to odmiana LG Keramik, którą już mieliśmy w naszym gospodarstwie, także sprawdziła się i kontynuujemy jej uprawę. W tym roku będziemy mieć jeszcze dwie nowe odmiany. Zaznaczam, że są to odmiany polskie. Zobaczymy, jak się sprawdzą na naszym gospodarstwie, czy będzie to jak z LG Keramikiem, że się sprawdził, czy jednak zrezygnujemy z ich uprawy. Nagramy specjalnie o tym materiał, ale to już niebawem. Teraz wybiorę się na przyczepę i pokażę Wam, jak wygląda keramik, jak jest zaprawiony. Słoneczko wciąż pięknie nam świeci. Zobaczcie, jak czerwono. Czerwoniutko. Pogoda i warunki naprawdę idealne. W życiu bym się nie spodziewała, że jeszcze początkiem października będę chodzić sobie jakby nigdy nic w koszulce na krótki rękawek. A tu proszę. Few moments later. Gospodarz już podjechał, także lecę na przyczepę ładować zboże. Bliziutko, ładnie. Werka właśnie przyjechała na pole mniejszym New Hollandem, także dokonała się zmiana operatora. Za chwilkę coś może ponagrywam z Werką w kabinie, także nic straconego. W tym odcinku również będziemy obie. No, także Werka zrobi kółeczko z tatą i przesiadamy się do fenda. Witam panią operatorkę. Witam. Zamykamy drzwi i w drogę. W ubiegłym roku siedliśmy New Hollandem, w tym roku siejemy fendem z nawigacją. Niech nie zmylą wam znaczniki, bo nie zdążyłyśmy odczepić. Po siebie marchwi zauważyliśmy, że nawigacja usprawnia pracę względem paliwa, również też czasu. Zaczepiliśmy sobie tutaj już nawet komputerek do siewnika. I mamy równe rządki. Dokładnie. Już troszkę zasiałyśmy. Teraz idziemy sprawdzić, czy nic się tam z tyłu w siewniku nie zapchało. Tata mówił, żeby co jakiś czas sprawdzać, tak czy idziemy. Chyba tego wam nie nagramy, ale nagram może ja sama. Mogę? Werka zaraz włączy mi wałek i sprawdzimy. Tata dał nam mały instruktaż, że najczęściej zatykają się leje oznaczone te na czerwono. Dmucha wiaterek. Tutaj też. I z drugiej strony również mamy czerwone opaski. Także jest ok. Wracam do Werki, do kabiny. Jedziemy siać. Ładna jesteś, ładna. Jak? Jest git. Możemy jechać. Włączamy nawigację.
ręczny spuszczony i lecimy. Siewnik opuszczony. Moments later. Właśnie wyskoczył mi jakiś komunikat. Także lecę zobaczyć do siewnika, czy wszystko jest w porządku. Bo możliwe, że zabrakło nam materiału siewnego. Nie, wszystko jest tutaj w porządku. Także jeszcze raz załączymy i zobaczymy, czy będzie ok. Dojeżdżamy do drogi, jak widzieliście, jednak tego zboża już jest mało. Także zaraz zajeżdżamy pod New Holanda i będziemy sypać. Podnosimy. W miarę blisko nam werka podjechała, co widać zresztą. Także zasypujemy, a raczej werka zasypuje tym razem siewnik. I zaraz znów startujemy. Kółeczka są troszkę oblepione, ale niestety mamy takie warunki, wał również. Mamy takie warunki i trzeba korzystać z tej pogody i siać, bo później nałożą nam się terminy z marchewką i może być nieciekawie. Ziemia z godzinki na godzinkę coraz bardziej schnie. Już jest taka w miarę fajna. Kolejny podjazd. Pogoda nam dopisuje, a mianowicie ile mamy werka stopni? 20. Było 22, ale teraz się zmniejszyło do 20. No, także w sumie zaczyna się już robić troszkę późno, pod wieczór, więc tutaj temperatura nam spada, ale naprawdę. W sumie już jest pół do piątej, więc pół do piątej? Się no. Także rewelacyjnie tutaj wygląda nam komputerek. W sumie możemy ten przewód jakoś przecież schować, będzie bardziej profesjonalnie. Ładnie. Tak, bardziej profesjonalnie to wyglądało. Ale na razie na szybko będzie i tak. Zawsze nie będzie się gdzieś obijał, tylko jest zaczepiony na ramkę. No. A i jeszcze tutaj wspomnimy wam o pługach, bo jeszcze nie zdążyliśmy nagrać z nimi odcinka. Ale Werka już je testowała. I muszę przyznać, że są bardzo dobre. Choć ludzie mają różne opinie, ale u nas się sprawdziły. Tak, w sumie nawet tata wspominał, że, bo wcześniej mieliśmy Unię, że można nawet powiedzieć, że są lepsze od Unii, więc jak Werka powiedziała, niektórzy mają różne, rozbieżne zdania. Jedni mówią, że są to pługi bardzo dobre, jedni, że niekoniecznie. U nas naprawdę robią robotę, co zresztą widać. Także u nas jest jak najbardziej na plus. Naprzeciwko tej działki mamy nowy nabytek Werki, nową działeczkę. Werka posiała. No kto jak nie ja. No dokładnie. Także my w sumie będziemy już kończyć odcinek. Zostało nam w sumie już niedużo. Jeden przejazd. No i poprzeczki. No i co, Marlenka, dziękujemy? Tak, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Liczymy na wasze wsparcie, łapki w górę. Także to był nasz pierwszy vlog, bo ostatnio to był taki niby vlog, ale bardzo wam się spodobał, był mega pozytywny odzew z waszej strony, także my się z wami żegnamy. No i do następnego odcinka. Żegnamy się z wami, cześć!